Hej, z tej strony znowu ja, czyli Konstant. W dzisiejszym odcinku chcę tylko coś szybko wytłumaczyć dla osób, które będą złe. Odcinek jest taki krótki, bo mamy problem w taki sposób, że szukamy jednej osoby albo kilku osób, które by mi pomogły zrobić geniusza zbrodni. Bo jak się dowiecie, to jedna osoba zepsuła i nie wiem, czy była zła, bo byliśmy na nią źli trochę, że zepsuła w taki łatwy sposób. Zobaczcie w sumie sami, co się stało i ta osoba, która zepsuła, nie chce z nami grać chwilowo. Dlatego odcinek wrzucam taki tylko kawałkowy z przygotowaniami. Sam na patrz myślę, że pojawi się, mam nadzieję, jutro albo pojutrze. Chcę jak najszybciej wam to wszystko pokazać. No ale ja niestety nie mogę, kiedy nie mam osób do tego. A no po prostu zaufana osoba, nie wiem dlaczego, nie chce z nami nagrywać. Więc tylko taka informacja przed odcinkiem. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby było, żeby nie przegapić żadnych innych filmów, tak właśnie takich, i żeby było ich więcej. Bo aktualnie aktywność moja trochę spadła przez to, że po prostu mam problem taki, że to jest bardzo trudne do nagrania. Jak coś się psuje, to trzeba dużo rzeczy od nowa robić i dużo też jest naszego czasu w to włożone. Dlatego o to, o lajka i subika proszę. No, a ja zapraszam do przygotowań. Napadu jeszcze nie ma i ostatniego przygotowania. W sumie zobaczycie, jak to wyszło, bo tam pod koniec będzie dość śmiesznie, możecie się trochę pośmiać. Zapraszam. W pierwszym przygotowaniu musieliśmy ukraść samolot z lotniska. Zsiadłem do jednego z widzów z Discorda, gdzie macie link w opisie do Discorda. Siadłem do jego insurgenta. No i udaliśmy się już na to lotnisko. Rozstrzelałem kilku wagosów. Musieliśmy w skrócie oczyścić lotnisko z nich, żeby mógł jeden z nas wystartować velumem, którego kradliśmy. Będzie nam potrzebny do napadu. Najbardziej boli mnie to, że ja nie mogłem do niego wsiąść. Nie wiem, czy to jest po prostu, że wybrane kto jest pilotem i chyba tak było. No ale ja tutaj dalej czyściłem już ręcznie M-kom, a on tam dalej jeździ insurgentem i próbowałem tu wsiąść, no ale niestety ja tak jak mówiłem, nie dało się, więc stwierdziłem, że pójdę, wsiądę do ich insurgenta i im pomogę. Ale w sumie, zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, to już zdążyliśmy dostarczyć veluma na lotnisko. Miałem złoto, więc bardzo fajnie. Udało mi się zdobyć złoto, no więc 28 koła też dostajemy. No i już w drugim przygotowaniu musieliśmy ukraść autobus policyjny, więzienny, ale jestem na tyle głupi, że strzelałem do pedów i mieliśmy policję, ale no. Wszystko za nas zrobił jeden z widzów, bo my tu zaczęliśmy latać i w sumie gubić policję, a on przejął, tak nie dość, że przejął, to jeszcze dostarczył autobus. No i oczywiście dostaliśmy 28 tysięcy, no nie mogę narzekać, nie? Ale następna misja to już była trochę komedia. W sumie zobaczcie to, co tu się działo, bo jechaliśmy po radiowóz policyjny i tutaj zawróciłem, żeby wrócić do kolegi i patrzcie, co się stało. Fantastycznie! 102 metry! 102 nie wiadomo, co się stało, czemu tak wybija ten Ignus. Ale udaliśmy się na posterunek policji. Tutaj nie wiem, co Piterek robił, dlaczego on już policję miał. Ja stwierdziłem, a to jakoś pewnie inaczej trzeba zdobyć. Nie wiem, jak się radiowóz zdobywa. Nigdy nie robiłem tej misji. Mówię, ach, to pewnie do piwnicy trzeba wjechać, tam będzie gdzieś policja. Ale no mówię, już nie było takiej opcji, żeby ukraść radiowóz, więc coś się zepsuło. I nagle dostaje policja. I nie wiem skąd, nie wiem co. No ale tu znaleźliśmy jakiś radiowóz, myślimy. Okej, to uciekniemy policji, no i wrócimy, no i będzie wszystko okej, tak jak teraz. Wracamy. Dostarczamy, już dojeżdżamy już w samym radiowozu i dalej nas gonią. Więc stwierdziłem, nie ma co, odpalam Terminator mode i patrzcie to. Jeden, drugi, no i samą strzelbą, nie? Tu jakiś cywil się w ogóle pod nasze nogi wala. Jeszcze w tych okularkach idealnie to pasuje do Terminatora. No ale ogólnie te misje, tak jak mówiłem, są proste, więc no... Przynajmniej w tych pierwszych nie powinieneś się wywalić, ale nie powinieneś, to nie oznacza, że nie będziesz. Tutaj w ogóle bawiliśmy się czekając, aż oni, bo drugi team musiał dostarczyć kasko do punktu odbioru. No, a my się tutaj dobrze bardzo bawiliśmy. No ale przygotowanie nam łatwo, szybko przebiegło. Więc no, tutaj próbowałem w ogóle się, nie wiem, się wydostać, coś zrobić. Zastanawiałem, jak mogłem zejść z tego drzewa, ale no niestety mi to nie wyszło. Ale tak już misja była końcówka. Na szczęście nie musieliśmy tam dojechać, tylko oni musieli dojechać. No i misję zaliczyliśmy już z wielką łatwością, praktycznie zero problemów. Tu próbowałam wysiąść i w ogóle zatrzymałam się w powietrzu. No ale następne
pieniądze wpadają na moje konto. W ogóle miałam brąz, nie wiem dlaczego, ale 28 koła, nie będę narzekał. No i ostatnie przygotowanie. Mówili chłopacy, że są dość, jest dość trudne, ale damy radę, bo my jesteśmy dobry team. No i wszystko byłoby ok. Jesteśmy już na miejscu. Ja tutaj jestem z jednym z widzów z Discorda. I celujemy i czekamy, aż przyjedzie do ratusza. No i tu nie wiadomo, co się właśnie odwaliło, bo odwróciłem się i patrzę nagle. Sium. I zeskoczył. No i cały geniusz zbrodni zresetowany. Dlatego nie macie jeszcze odcinka, po prostu osoba, która zginęła, nie jest aktywna i nie chce z nami nagrywać.